Ryszard Petru ogłosił nową inicjatywę społeczno-opozycyjno-gospodarczą pod tytułem Babam Plan Petru, zwany inaczej Planem Sześciu Króli. Plan Petru ma na celu stworzenie planu na odsunięcie PiS od władzy. Mimo tam śmichów podśmiewajków, jak już Plan Petru ujrzał światełka w tunelu, to zdaliśmy sobie sprawę wszyscy, że świat bez Planu Petru był jakiś taki niepełny, nierzeczywisty, fastamagoryczny, czy jak to się mówi. Bo stowarzyszenie, jak powiedział autor Planu Petru, to taka platforma, płaszczyzna ponadpartyjna wspólnej pracy nad naprawą państwa. Taka płaszczyzna obywatelska. I ona według pana Ryszarda prowadzić będzie swoją działalność poprzez organizowanie paneli dyskusyjnych i grup eksperckich oraz paneli dyskusyjnych grup eksperckich. I eksperckich paneli w grupach dyskusyjnych oczywiście. To jest to, czego Polsce brakowało. Więcej dyskusji, bo jest ich zdecydowanie za mało. A jak panel zacznie gonić panel, to jakoś się z tego wszystkiego, czymkolwiek jest to wszystko, wykaraskamy, że tu użyję wędkarskiego porównania, bo wykaraskać pochodzi od ryby karaś, prawda? To nie może się nie udać. Inne partie opozycyjne to ledwo zakręt łapią, żeby znaleźć się w Planie Petru. Ta inicjatywa rodzi jednak, jeśli inicjatywa może rodzić, prawda? Pytania. Jak nazwać członka Planu Petru? Plan Petrusjan? Petroplan? Prawda? To jest problem. I czy skarbnikiem Planu Petru zostanie były szef KOD-u Mateusz Kijowski? Mielibyśmy wtedy KOD Mateusza da Petru. W każdym razie, inicjatywie pana Petru warto przyklasnąć i komu dobro ojczyzny miłe, ten zakrzyknie za mną. Plan Petru na prezydenta!